zacznę nudno, mówiąc, że już tydzień od finału 6. edycji Rolnika. Szybko nam ten sezon minął, jak i cały 2019 rok. Czy teraz dobrze przeczytałam? Pytam, bo był ktoś, kto się w komentarzach bardzo o to czepiał. Do odcinka świątecznego jeszcze ponad 2 tygodnie. I tyle z wyliczeń kalendarzowych. Jak wiecie, jeszcze przed wyborami kandydatek mówiło się, że Adrian w ostatniej chwili zmieni decyzję i zaskoczy wyborem. Tak się właśnie stało. Powodem tego miała być rozmowa z Iloną odbyta w nocy, przed wyborami. Mówiło się, że Adrian z Iloną mieli iść na spacer do lasu w nocy, co brzmi dość przerażająco i tam odbyć tę rozmowę. Jako, że to noc, a w lesie jest ciemno, to chyba niektórym wyobraźnia przy tej scenie szalała, bo Adrian postanowił skomentować oficjalnie te plotki. Jak wiadomo, owa rozmowa się odbyła, ale według Adriana, to on ją zainicjował, nie Ilona, a odbyła się ona na schodach domu Adriana, nie w lesie. Trwała minimum pół godziny i w trakcie tej rozmowy, Adrian zaznaczył, że była to tylko i wyłącznie rozmowa. Ilona udzieliła mu bezinteresownego wsparcia, dodała mu otuchy, nikogo nie faworyzując i nie przechylając celowo szali na swoją korzyść. A że Ilona ciekawiła Adriana, w dodatku była atrakcyjna z wyglądu i z charakteru, to otrzymał on piękny i silny fundament do zbudowania czegoś trwałego. Całość komentarza możecie przeczytać sami. Adrian zostawił go pod niedawnym zdjęciem Ilony, na którym są razem. Sprawa wyboru została więc chyba wyjaśniona raz na zawsze. Wprawdzie ten kanał jest typowo rozrywkowy i z etyką dziennikarską niewiele ma wspólnego, ale staramy się przekazywać wam wszystko bez własnych sympatii, choć może się czasem wydawać, że kogoś nie lubimy, ale to nieprawda, bo czasem o wszystkich mówimy źle, a czasem dobrze. Zależy, co musimy wam akurat przekazać. Jeśli zaś chodzi o głupie miny na zdjęciach, które wam tu wrzucamy, to staramy się zawsze wybrać te najbardziej zabawne perełki. Nie ma chyba niczego złego w pośmianiu się z głupich minut, to właściwie dar mieć taką ekspresyjną twarz. Te nasze filmiki nie są po złości. Dlatego też, jako wasz ulubiony syntezator, czuję, że powinienem wam coś zdradzić. Często, w trakcie edycji piszą do nas, głównie uczestnicy, rzadziej rolnicy. Czasem są spoko i sami się z siebie śmieją oglądając się w telewizji, a czasem piszą, że mamy to natychmiast usunąć i ich nie obrażać. Albo co gorsza, straszą nas, że mamy coś usunąć, bo to nieprawda, a później często okazuje się, że to była prawda. Nie sugerujcie się zdjęciami, ale są i tacy. W tym sezonie krążyło od początku kilka głupich plotek, które zupełnie się nie sprawdziły. Jedna z nich była o Adrianie, który podobno miał nie wybrać żadnej z kandydatek, bo był zakochany bez wzajemności w kimś innym. Po tym jak dostaliśmy od was mnóstwo maili na ten temat, zrobiliśmy o tym film. Ale po publikacji, Adrian sam pofatygował się do nas ze sprostowaniem, że to nieprawda. Dużo się wtedy działo, więc filmik po prostu zniknął z kanału. Nie straszył, nie groził, tylko poprosił o zwyczajne sprostowanie. Jak można takiego człowieka nie szanować? Taka dygresja syntezatora. Bye bye, miłego weekendu dla was.